Cześć. Spotkanie z czaplami nad Sanem w Dęble, które widzieliście być może w poprzednim odcinku z serii Życia fotografów przyrody, tak nam utkwiło w pamięci i tak było wspaniałe, że postanowiliśmy iść za ciosem i ponownie pojawić się nad Sanem. Pomni doświadczeń z poprzedniej wycieczki, kiedy to próbowaliśmy dostać się nad San przez łąki pokryte rosą i przemokliśmy niemal do pasa, tym razem ruszamy wzdłuż Sanu wyposażeni w wysokie kalosze. Często, żeby zwiększyć szansę na to, że nasz fotograficzny team coś w ogóle zobaczy, rozdzielamy się. I tym razem postąpiliśmy podobnie. Agnieszka została w miejscu, w którym widzieliśmy czaple, a ja odreptałem powolutku i ostrożnie za najbliższy zakręt rzeki. Wpatrując się uważnie w wodę przed nogami, przypomniałem sobie, jak całkiem niedawno i niedaleko stąd, także w Sanie, wypatrzyłem raka szlachetnego. Gdy zostałam sama i rozglądałam się po okolicy, to już oczami wyobraźni widziałam te wychodzące naprzeciw wilki, jelenie, a może ryż by się trafił? Nie poszedłem daleko. Zaraz za zakolem rzeki przeprawiłem się na drugi brzeg, żeby mieć lepszy widok w obie strony i usiadłem za jakąś trawą. Przez dłuższą chwilę rozkoszowałem się spokojem i nastrojem mglistego poranka. Potem nagle zza głowy wyleciała mi biała czapla. Ale zaskoczony zdążyłem jej zrobić zdjęcie tylko od tyłu. Mgła to gęstniała, to rozrzedzała się, aż wreszcie z tumanu wyłonił się kolejny duch. Łania co chwilę zerkała za siebie, więc spodziewałem się nadejścia innych jeleni. Ale pojawiła się sarenka. Tymczasem u Agnieszki. Nudy. Żadnych zwierzaków w zasięgu wzroku, więc z tych nudów zabrałam się za fotografowanie płynącej wody. O, coś leci, krzyżówka. No, ale skoro podniosłam już obiektyw, to sfotografowałam smugi światła we mgle. I nastrojowe pajęczyny. Podwodne woale też są fotogeniczne. Czas oczekiwania na powrót włotka umilały mi świtezianki. Choć ani wilk, ani ryś się dziś nie pojawiły, to jednak w drodze powrotnej zobaczyliśmy jeszcze liska. W sumie była to fajna wyprawa, a taki widoczek wart był wstania przed świtem. W następnym odcinku pokażemy Wam niecodzienne perypetie młodego bączka. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Cześć!